dzień dobry wszystkim Państwu. Witamy Was w naszej świątyni muzyki w Filharmonii Łódzkiej. Witam Was Orkiestra Symfoniczna Łódzkiej Filharmonii w ogromnym składzie. Witam ja, witam ją wszyscy ci, którzy zaangażowali się w organizację tego niezwykłego wydarzenia. Cieszymy się bardzo z tego powodu, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że polubicie Filharmonię i do nas będziecie wracać. I chciałbym również powiedzieć, że Szanowni Państwo, jest to próba generalna, czyli można trochę się podnosić, wychodzić, przemieszczać. Nasi muzycy chyba się nie obrażą. Ja chcę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, bo ja też dostałem maila i to było 3 tygodnie temu. I różnica w mailach była taka, że pan dyrektor Filharmonii dostał informację o wydarzeniu, a ja dostałem taką, proszę zaprosić ludzi na to wydarzenie. Więc cieszę się, żeście przyjęli to zaproszenie. Chcę jednak powiedzieć, że wszystkie i największe prawa należą się artystom, ponieważ od nich jest inicjatywa, od nich pomysł i oni są tak naprawdę matkami i ojcami tego wydarzenia. To nasze wydarzenie idzie po śladach takich wydarzeń, którym patronuje ojciec święty Franciszek, który zaprasza bardzo często ludzi ubogich czy bezdomnych w Rzymie na rozmaite wydarzenia z koncertami filharmonicznymi włącznie, ale także na przykład zaprasza ich do cyrku albo zaprasza ich na plażę, żeby mogli popływać w morzu. Na razie bardzo dziękuję, żeście przyszli i bardzo dziękuję wszystkim artystom za to, że ten koncert zdecydowali się dla Was zagrać. Dziękuję bardzo. Czcigodny księże biskupie, ekscelencjo, czcigodni księża, szanowni Państwo. Reprezentując władze samorządowe województwa łódzkiego, chciałbym wyrazić uznanie wobec idei, którą tutaj urzeczywistniamy. Bo to bardzo ważne, byśmy potrafili dostrzegać potrzeby tych, którzy mają te potrzeby bardzo wielkie, również w dziedzinie zasobności lub braku zasobności materialnej. Święty Antoni powiedział, że dzielenie się z ubogimi leczy duszę z trądu ubóstwa. Dlatego też jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie, dziękując za zorganizowanie tego koncertu, wyrazić słowa uznania wobec wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizacji. Dziękuję również panu dyrektorowi, który jako dyrektor instytucji kultury prowadzonej przez województwo łódzkie odpowiedział na to zapotrzebowanie. Głęboko wierzę w to, że ta uczta artystyczna, która będzie udziałem obecnych na sali, będzie również dowartościowaniem w sferze nie tylko intelektualnej, ale także materialnej. Wszystkiego dobrego, powodzenia.